Cześć dzieciaki. Bardzo się cieszymy, że Was znowu widzimy. Dokładnie. Bardzo za Wami tęskniliśmy, chociaż mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobały nagrania od Richa, gdzie musieliście szukać różnych zagadek. Tak, to taki mój fajny kolega. No to co, zaczynamy, Asia? No myślę, że możemy zacząć. A od czego zaczniemy? To może zaczniemy od zagadki. I jakiej zagadki? No, mam dla Was zagadkę, dla Ciebie i dla dzieci. Na tych rysuneczkach za chwilę zobaczycie rzeczy, które chronią przede wszystkim dzieci, tak jak naszego dzisiejszego bohatera, a Wy musicie zgadnąć, co to jest i przed czym chroni. To trudne. Nie jest takie trudne. Myślę, że dacie radę. To co? Zaczynamy? Dobra. Okej. No to przypatrzcie się, to jest pierwszy rysunek. A co to jest? Takie proste. To wygląda jak kostka. A, to jest domek! Właśnie, domek chroni nas przed zimnym wiatrem, deszczem, przed światem. Możemy się schować w domku. Kolejna zagadka. A co to jest? To wygląda jak jakiś materiał? Frędzle? Co ma frędzle? Wiem! To jest koc! Tak, dobrze zgadłeś. Koce również chronią nas przed na przykład zimnem. Można się nim okryć, otulić i się robi tak milusio i cieplusio. O, ja bardzo lubię mój kocyk. A jak wygląda twój kocyk? A, jest taki w samochody. Okej. Okay. Ja mam taki w paski. Bardzo też go lubię. Kolejna zagadka. Co to takiego chroni? O, to wygląda jak... O! No, chyba sobie żartujesz, Asia. To jest przecież... No, co to jest? Pampers? No, przed czym chroni Pampers? No, że nie mamy brudnych majtek. Bardzo dobrze. Chroni przed brudem. To co, gotowy na kolejną zagadkę? Nie wiem, trochę się obawiam, co to będzie. Nie obawiaj się. Już zaczynamy. A, to jest proste, to wiem. To jest przecież modlitwa. Dokładnie. A jak wy dzieci, wam też dobrze poszło? Często mi to pomaga. Mam wrażenie, że ona mnie chroni. Tak, modlitwa zdecydowanie nam pomaga codziennie. No to zobaczmy, co jeszcze może nas chronić. Co to jest? Jakiś kulka? Kulka w prostokącie? A to? A, już wiem, to jest jakiś misio. I kredki? Asia, czy to jest kolorowanka? Tak, to jest kolorowanka. I właśnie, kolorowanka przed czym może nas chronić? No chyba przed nudą? Dokładnie tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi wygląda na... Uwaga, uwaga, to mi wygląda na... Wiem, to jest jedzenie! I wiem, przecież jedzenie chroni przed pustym brzuchem. Dokładnie, dokładnie tak. To teraz będzie jeszcze jedna zagadka dla Ciebie, Kuba. Powiedz mi, czy wiesz, co to jest? Bo to jest też coś, co chroni. To mi wygląda na apteczkę. Dokładnie tak. Udało Ci się zgadnąć również i to. I wiesz co, Kuba? Wiecie co, dzieci? Dzisiejszy nasz bohater używał właśnie takiej jednej rzeczy do chronienia siebie. Ale on sam tego używał? Właściwie on był taki malutki, że nie był w stanie sam tego użyć. I to mama mu pomogła. Na pewno go tak owinęła cieplutko w kocyk, żeby mu tam było wygodniej, mięciutko. Ale... Te wszystkie rzeczy, które są tutaj teraz wymienione, to są takie rzeczy, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to go może ochronić
i ja mogę takie rzeczy komuś dać i to mu pomoże? Dokładnie tak. To są takie rzeczy, które pomagają i które chronią. I jak chcesz, to któraś z nich na pewno komuś może się przydać. A, dobrze wiedzieć. Nie pomyślałem o tym, że mogę takie coś komuś dać. No, czasami się może komuś przydać. Gratuluję odgadnięcia wszystkich zagadek, Kuba. A wy, dzieci, jak wam poszło? Udało wam się odgadnąć wszystkie tak jak mi? Mam nadzieję, że tak. Zapraszamy was do pieśni! To jest jedna z moich ulubionych pieśni. Jest najlepsza. Olu, czy ty masz jakiegoś superbohatera? Mam superbohatera. Jakiego? A moim superbohaterem jest Super Jezus. A kto jest waszym superbohaterem? Ola, a jest piosenka o superbohaterze? Żeby jedna, ale jedną znam i możemy się jej nauczyć. Dobra, super. Śpiewamy. Bohaterem jest on, powie i słuchają go góry, morze, niebo, ląd. To mój król, to mój pan, ja swojego króla już mam. On jest silniejszy niż Superman, on jest największy i wszystko wie. Szybszy od światła ma wielką moc, moim bohaterem jest on. On mnie zna, ja go też, wszystkim mogę mówić, że to mój król, to mój pan, ja swojego króla już mam. On jest silniejszy niż Superman, on jest największy i wszystko wie, szybszy od światła ma wielką moc, moim bohaterem jest on. Dzięki za wspólne śpiewanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. I jak wam się podobała ta pieśń? Jak chcecie, to sobie możecie ją cofnąć i jeszcze raz zaśpiewać, bo ona to jest moja ulubiona. Moja też. Ja ją też bardzo, bardzo lubię. Jak już zaśpiewaliśmy, to przyszedł czas na co? Przyszedł czas na modlitwę. Dołączcie do mnie. Panie Boże, dziękuję Tobie z całego serca za te wszystkie rzeczy, które od Ciebie otrzymujemy. Za pogodę, za dobre jedzenie, za naszą rodzinę. Dziękuję Tobie, Panie Boże, również za tą historię biblijną, którą dzisiaj będziemy poznawać. Proszę Ciebie, żebyśmy zawsze pamiętali, że dla Ciebie nie jest ważne to, jak wyglądamy, ale dla Ciebie ważne jest to, jak się zachowujemy, jacy jesteśmy w środku, jaki jest nasz charakter. Dziękuję Tobie za wszystko, co dla nas robisz. W imieniu Pana Jezusa. Amen. No i przyszedł czas na naukę tekstu. Uwaga, uwaga! Dzisiaj tekst będzie bardzo, bardzo, bardzo trudny. No jak to, Kuba? Miałeś wybrać coś prostego. Ale wybrałem sobie taki, który mi się podobał. Kuba. Ja muszę Ci coś powiedzieć. Kiedy my się umawiamy, że Ty coś masz zrobić, to masz coś zrobić. Miałeś wybrać prosty tekst, który pasuje do historii. No i taki wybrałem. Chcecie go posłuchać? Co to za tekst? No chcemy wszyscy się go nauczyć nawet. No to uwaga. Tekst zapisany jest w Psalmie 32:7. I brzmi tak. Ty jesteś ochroną moją. To nie było trudne. To nie był trudny tekst, prawda? No przecież Ci mówiłem. Dzięki, Kuba. Możesz nam jeszcze raz go powtórzyć, żeby nam się tak na pewno zapamiętało? Spaczka. Uwaga. Ty jesteś ochroną moją. Psalm 32:7. Dzięki, Kuba. Dzięki, że możemy na Ciebie zawsze liczyć. Witajcie. Tutaj ciocia Estera. Dzisiaj przeczytamy Wam historię z drugiej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału pierwszego i fragmentu rozdziału drugiego.
To jest zapisane tutaj w Piśmie Świętym, Exodus, czyli druga księga Mojżeszowa. Posłuchajcie. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy był ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi i Juda, Izachar, Zebulon i Beniamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer, wszystkich potomków Jakuba było 70 osób, Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie izraelscy byli płodni i rozmnożyli się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli. Także było ich pełno w całym kraju. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego: oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta Spichlerze, Piton i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał i bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, mówiąc: gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: czemuście to uczyniły i pozostawiły przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu. A każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim dzieje. I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał, i ulitowała się nad nim, mówiąc: jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: czy mam pójść i zawołać ci kobietę, która może to dziecko wykarmić? I rzekła do niej córka faraona: idź. Dziewczynka poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka faraona: zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona, ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc: wyciągnęłam go z wody. Do zobaczenia! Uwaga, uwaga, pierwsza zagadka brzmi: jak się czuła rodzina Mojżesza? Czy byli radośni? Czy byli zaskoczeni? A może byli smutni? Asia, jak myślisz? Mi się wydaje, że oni chyba byli bardzo przestraszeni, ale też tacy zdziwieni, że takie coś się wydarzyło, bo jak to możliwe? Dobra, to jeszcze zadam wam drugie pytanie. Uwaga, uwaga, gdzie był schowany Mojżesz? Czy był schowany w lodówce, w koszyku, a może w wannie? Kuba, mogłeś się trochę bardziej postarać? Takie pytanie prosto zadać dzieciom? No ale myślisz, że oni wiedzą,
jaka jest odpowiedź? No, myślę, że na pewno dzieci zgadły, że przecież Mojżesz był schowany w koszyku. No dobra, masz rację, pewnie wiecie. Wiedziałyście, dzieci, prawda? Asia, a czy ty pamiętasz tekst? Tak, pamiętam, to było... Ty jesteś ochroną moją, Psalm 32:7. Dobrze. Ha, udało mi się. No, gratuluję. Asia, a powiedz mi, jeżeli komuś obok mnie będzie tak przykro i by się działo coś takiego, na przykład jak rodzina Mojżesza tak ucierpiała, to co ja mogę dla nich zrobić? Wiesz co? Wydaje mi się, że możesz zrobić parę rzeczy. Na przykład możesz coś przygotować do zjedzenia i zanieść tej rodzinie. Każdy przecież lubi jakieś na przykład dobre ciasto albo ciepłą zupę. No, ja też lubię. Na pewno możesz ty też się przytulać na przykład do mnie. Przytulanie zawsze wszystkim pomaga. O, to też mi pomaga. Też bardzo lubię się przytulać. No, ja też się lubię przytulać. Jak się jest blisko i można kogoś przytulić, to zawsze pomoże. Wiesz co, tak sobie myślę, Kuba, jeszcze, że na pewno taką pomocą może być też to, że możesz na przykład kogoś zaprosić, żeby się z tobą pobawił i na chwilę się nie martwił. To może być też pomoc. O, też fajny pomysł, dzięki. A wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy? Że przecież ja mogę przygotować jakąś karteczkę z czymś miłym, z takim miłym napisem dodającym otuchy i mogę dać mojemu sąsiadowi albo sąsiadce. To też jest dobry pomysł. Takie pokrzepiające słowa też zawsze pomagają. No, mama Mojżesza musiała się nieźle martwić, że zawsze można też pomóc przez zaśpiewanie czegoś. Ja trochę nie umiem śpiewać, ale znam kogoś, kto umie lepiej śpiewać niż ja i może ich poprosimy do pieśni. Okej, chyba wiem, kogo masz na myśli. Zaśpiewamy teraz razem piosenkę Nie ma nikogo jak Jezus. To też jest moja ulubiona piosenka. Kuba, czy to jest tak, że wszystkie piosenki są twoje ulubione? Tak. Zaśpiewajmy. Jak wiecie, zadzwoniliśmy do Oli tydzień temu i Ola do nas przyszła i nauczyć nas śpiewać i będziemy teraz pięknie śpiewać. No taki jest plan, żebyśmy się nauczyli super piosenki, aby uwielbić Pana Boga. A przyprowadziłaś kogoś jeszcze ze sobą? A miałam kogoś przyprowadzić? No tak, kogoś, kto będzie grał, jak my będziemy śpiewać. Jest z nami dzisiaj Łukasz. Łukasz będzie dla nas grał. Dobra, to jaka piosenka na dzisiaj, Olu? Nie ma nikogo jak Jezus. Znasz? Dobra. Coś słyszałam. No to się szybko nauczymy. Przypomnisz sobie raz, dwa. Jeżeli Dobra. Też znacie tą piosenkę, możecie śpiewać z nami. W opisie filmiku znajdziecie do niej tekst. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. Nie ma, szukam, nie ma, krążę, nie ma nikogo jak On, nie ma nikogo jak Jezus, nie ma nikogo jak On, nie ma nikogo jak Jezus, nie ma nikogo jak On. Patrzę,
Potter, pamiętałaś? Tak. I wiecie co? Możecie pokazywać razem z nami. Możecie śpiewać piosenki razem ze swoimi rodzicami. Możecie powiedzieć w szkole, na lekcji religii, żebyście śpiewali też razem z nami, razem z rabim takie piosenki. Możecie śpiewać, kiedy jesteście na dworze, kiedy przygotowujecie obiad razem z mamą. W każdej chwili chyba można śpiewać. Chyba w każdej, bo nawet kiedy jesteś wesoły i smutny i kiedy chcecie się śpiewać, właściwie w każdej chwili można. Pod prysznicem też? Myślę, że można. Nieważne jak śpiewacie, czy dobrze, czy źle, ważne, żebyście śpiewali dla Pana Boga. Tak, jeżeli chcecie śpiewać i macie na to ochotę, to możecie to robić. Mi się wydawało, że chyba nie umiem do końca śpiewać, ale z Olą jakoś tak łatwiej, więc śpiewajcie razem z nami. Jeżeli Wam będzie z nami łatwiej, możecie jeszcze raz odtworzyć ten filmik i zaśpiewać z nami. Do zobaczenia. Cześć! Pa! Chcę Wam coś pokazać. To jest piłeczka. A to jest suszarka. Czy jak się rozejrzymy wokoło, to widać powietrze? Ja nie widzę powietrza. A zobaczcie teraz. Ta piłeczka była utrzymywana przez powietrze, które było bardzo szybko wydmuchiwane z suszarki. I chociaż my tego powietrza nie widzimy, to mogliśmy zobaczyć, że ono jest. I tak samo jest z Panem Bogiem i z aniołami. Ich nie widać obok nas, ale oni nad nami czuwają i cały czas się o nas troszczą. I tego możemy być pewni. I wiecie co? Chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że przygotowałam specjalnie dla Was taką specjalną kartkę, taki, to się nazywa PDF. Możecie ją ściągnąć z linku w opisie filmiku i tam macie przygotowane 8 tekstów biblijnych, które mi dodają dużo otuchy, kiedy jestem w takiej trudnej sytuacji. Takie jak był Mojżeszek mały. I wtedy możecie tą kartkę sobie wyciąć nożyczkami i te teksty trzymać na przykład w spodniach albo w kurtce i sobie je często wyciągnąć i przypomnieć, co tam Pan Bóg nam obiecał. Te obietnice bardzo pomagają. Trzymajcie się dzielnie. Do zobaczenia!